Tatiana Łapuchina i 7 do 4. Światłana Palukawa na zagrywce. Goście podwyższają do 8 punktów, 8 do 4. Światłana Palukawa. Ad serwisowy i 9 punkt. Czas tal zespołu gospodarzy. Światłana Palukawa i 9 do 4. Pojedynczy blok, Zaneta Kokoszka i 5 punkt, 5 do 9. Podaje Angelika Strządała. Sześć do dziewięciu. Czyli kasa Strządała 7 do 9. Mamy zmianę w zespole gości. Jolena Uszyk opuściła boisko. Atak autowy, 10 punkt zespołu gości, 10 do 8. Seria udanych zagranie gości z numerem 15 Tatiana Łapuchina 12 do 8 w czwartym secie. Prowadzenie gości. Zagrywka nieudana, 9 punkt Nosiru, 9 do 12, a podawać będzie Żaneta Kokoszka.
atakowała Paulina Patrulejewa i 13-9. Polu zagrywki Aleksandra Balcerowicz. 10-13. Barbara Sokolińska i 11 punkt, 11-13. Aleksandra Balcerowicz. Paulina Fatulejewa i 14-11. Paulina Karnejewa. Atakowała Barbara Sokolińska. 12-14. Podaje Oriana Miechowicz. Zagrywka nieudana. 15-12. Szesnasty punkt zespołu gości, 16-12, gdzie trzymamy piękny sportowy gest. Zagrywka autowan, 13 punkt gospodarzy. Katarzyna Śmieszek. Katarzyna Śmieszek i 14-16. Atakowała Tatiana Łapukina 17-14 w czwartym secie. Prowadzi zespół Polesia.
Anna Szewczenko. Barbara Sokolińska i 15 punkt, 15 do 18. A serwisowy Barbara Sokolińska. Żaneta Kokoszka i mamy wyrównanie 18 do 18. Podaje Barbara Sokolińska. Ta piłka nieudana, ponownie prowadzenie obejmuje zespół gości 19 do 18. Светлана Парукова. Анжелика Стрелкова, 19 до 19. Angelika Strządała. Kolejne udane zagranie i prowadzenie 20 do 19. Angelika Strządała. Numerem 15 w zespole gości Tatiana Łapukina i 20 do 20. Żaneta Kokoszka i 21 do 20. Atakowała Paulina Patulujewa i 21 do 21. Ważą się w tej chwili losy piątego seta. I prowadzenie obejmuje zespół gości 22 do 21. Oksana Ciastera. Blok zespołu gości, piłka setowa. Thank you.
25-21, tiebreak zadecyduje o dzisiejszym spotkaniu po krótkiej przerwie. Gramy do 15.